Cześć, z tej strony Paweł, Freebird Rider. Dziś zabiorę Was na kolejną wycieczkę po słowackiej ziemi, gdzie tym razem odwiedziłem górę Wielki Krywań, Sulowskie Skały oraz Zamek Powaski. Zapraszam do obejrzenia. Wyruszyłem w pochmurny, październikowy poranek. Do pokonania miałem ponad 450 km, a moim celem, podobnie jak przed rokiem, były regiony pasma górskiego zwanego Mała Fatra. W zeszłym roku pogoda i brak czasu pokrzyżowały mi nieco plany i nie udało mi się odwiedzić niektórych miejsc, jednak tym razem liczyłem na więcej szczęścia. Pomimo tego, że na terenie całej Słowacji trwał wówczas stan nadzwyczajny związany z pandemią, granica pozostała otwarta i nie było na niej żadnych kontroli. Góry i lasy towarzyszyły mi przez całą drogę do hotelu w miasteczku Terchowa, które było moją bazą wypadową na kolejne dwa dni zwiedzania pobliskich atrakcji. Następnego dnia udałem się do pierwszego celu mojej wyprawy, najwyższego szczytu pasma Mała Fatra, czyli Góry Wielki Krywań, na którą przed rokiem nie udało mi się wjechać z powodu silnego wiatru, który uniemożliwił bezpieczne funkcjonowanie kolejki linowej. Parking pod stacją kolejki Wratna jest darmowy, a za bilet zezwalający na przejazd w obie strony zapłaciłem 12 euro. Oczywiście na szczyt można też dojść szlakiem, jednak zajmuje to około 7 godzin, a kolejka podrzuca turystów do punktu, skąd dotarcie na wierzchołek góry zajmuje już tylko 50 minut. Niestety widoki z końcowej stacji kolejki nie napawały optymizmem. Chmury i mgły mocno ograniczały widoczność. Mimo wszystko postanowiłem podjąć próbę wejścia na Wielki Krywań, z nadzieją, że na szczycie nieco się rozpogodzi. Szlak nie był zbyt wymagający, a mgła, która go spowiła, miała swój magiczny urok. W wyższych partiach widoczność była nieco lepsza, a ja sam znalazłem się dosłownie ponad chmurami. Na moje szczęście po wejściu na szczyt, pierzaste obłoki ustąpiły nieco i pozwoliły mi ujrzeć odrobinę z piękna tutejszych gór. Było cudownie. Zdecydowanie warto było tu wejść i nacieszyć oczy urokami tutejszego krajobrazu. Pora na zejście w dół i wybranie się do kolejnego punktu mojej trasy. Tym razem był to po prostu ciekawy widok, na który trafiłem kiedyś w sieci. Łączka, przydrożna kapliczka, rozłożyste górskie zbocza pokryte gęstym lasem, a za nim kolejne góry. Piękno Słowacji w jednym kadrze. Ostatnim przystankiem tego dnia miał być Zamek Streczno, do którego także wybrałem się rok wcześniej, jednak spóźniłem się i u zamkowych wrót stanąłem kilka minut po ich zamknięciu. Pech chciał, że i tym razem nie zobaczyłem wnętrza tego zamku. Wszystko z powodu zdjęć do filmu, który był wówczas tam kręcony. Niestety na stronie internetowej nie podano, że tego dnia zamek będzie nieczynny dla zwiedzających. Aż usiadłem z wrażenia. Drugiego dnia mojej wizyty na Słowacji wyruszyłem odwiedzić Sulowskie Skały. Parking przy wejściu na szlak kosztował mnie 1,5 euro, a samo wejście do rezerwatu było darmowe. Wybrałem najpopularniejszą trasę, którą była 3-godzinna wędrówka prowadząca przez skalne miasto i główną atrakcję,
jaką są ruiny zamku Sulo. Szlak do zamku był stromy i prowadził w większości przez las. Ma się tu do pokonania 280 metrów przewyższeń, więc trzeba trochę się napocić, by dotrzeć do celu. Jednak po drodze można trafić na kilka punktów widokowych, z których można podziwiać tutejsze formacje skalne i góry strażowskie. Wejście do 15-wiecznych zamkowych ruin do łatwych nie należy. Jest stromo i trzeba przyciskać się przez wąskie przejścia. Jednak widoki rekompensują wszelkie trudy. Jak okiem sięgnąć malowniczy górski krajobraz. I jak tu nie kochać Słowacji? Druga część szlaku prowadziła już z górki, było mi więc łatwiej i szybciej dostać się do parkingu i wyruszyć w dalszą drogę. Odwiedziłem przejazdem mały wąwóz, zwany wąwozem manińskim. Stąd także roztacza się wiele szlaków turystycznych. Ja jednak udałem się do zamku Powaskiego, zwanego też Bystrica. Parking w położonym niżej miasteczku był darmowy, tak samo jak wstęp do zamku, do którego dojście zajęło mi tylko 30 minut. Zamek Powaski to 13-wieczne ruiny, jednak w dużo lepszym stanie niż te w Sulowie. Większość murów jest zachowana, brak tu jednak jakichś dodatkowych atrakcji, no poza widokiem na położone niżej miasto, góry i rzeką Wag. Znów jest czym nacieszyć oczy. To był ostatni punkt mojej słowackiej wycieczki. Zapraszam również do obejrzenia zeszłorocznego filmu z wypadów te regiony. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia.